Dawno nie było losowych perków. Tralala. Siemaneczko, z tej strony Bas. Dzisiaj w ten jakże piękny dzionek, chociaż nie wiem jaki to dzionek, bo nagrywam to wcześniej. Wiem w który dzionek. W czwartek, za niedługo święta. Sorry, wiem ile tutaj, to się pomyliłem z moimi zapasami z serii 17 godzina, z serii, o której się pojawiałem o 17 godzinie. Dzisiaj sobie polosujemy perki. No, tym nowym sposobem. Generalnie perków na Adamie mam 55. Wszystkie są ten. Więc, no poza tym mamy zadania, więc haki, więc wezmę skrzynkę, a co to jest? Totemy, to tam chuj. Więc pójdziemy zaraz sobie do randomatora, w sensie do losowacza liczb. I w ten jakże... W ogóle na tym slocie. I w ten jakże dosyć mało profesjonalny, mało montażowy sposób. No wybierzemy sobie cztery perki. Tak więc... Idziemy losować. Dobra. To oficjalnie. Od 1 do 55, 4 od razu. Nie chcę mi się po kolei, bo to jest bez sensu. Losuj. 5, 32, 31 i 4. Dosyć bliskie liczby. Będzie łatwo się szukało tego. 5, 32, 31, 4. Zapisane na karteczce. Możemy wracać do DVD. No dobrze, panie Bobrze. Piąteczka. Pierwsza strona. Piąteczka. Czujność. Bardzo dobry perk. Od razu czwóreczka. Będziemy żyć wiecznie. To jest to, że jesteś okaleczony. Leczysz innego ocalawego. Wiecznie jest... to jest to dziwadło od Davida. To jest takie... Dobra, tu mamy 15, tu mamy 30, czyli 31 i 32. Przeczucie? No, może być. Przełamanie. Za każdym razem, kiedy uciekniesz z haka lub ktoś cię z niego uratuje, jak się łamie i aura zabójcy jest... Ciekawe, czy to się zalicza jako jako sabotowanie. Sprawdziłbym to. Aczkolwiek szkoda mi meczu, żeby nie sabotować, więc wezmę sobie od razu skrzynkę do sabotażu. To jest chyba do sabotażu. Weźmiemy sobie ten, bardzo dobry. Ten. I może coś jeszcze do sabotażu. Przyspiesza sabotowanie. Taki... załóżmy to, bo to jest takie... Ready i w ogóle cięcie jakieś trzeba by było zrobić, nie? Myślę, że to jest dobry pomysł, ale to już wybierzemy sobie 25% do każdej kategorii. I oczywiście widzimy się już na prezentacji mapy. Niespokojny oddział. W ogóle przez przypadek zamiast pauzować sobie nagranie, wyłączyłem je, więc... Ale to... Kozak, że ktoś wyjebał. Wyjebał Gena. Dobra. A kruczyca to chuj. Myk, nie wiem, czy mi się cztery... Mi się cztery haki uda. Na tej skrzynce wyjebać. Powinien być gdzieś hak, nie? Robimy pierwsze zadanie, a potem się bawimy z resztą, nie? Standardowo, a powinno się udać. Co już? Dobra. Myślałem, że już się odnowił. Ale co dźwięk się jakiś zbugował. Chuja. Szacuję na ten hak, ale się nie uda. Wątpię, patrzcie ile skrzynki zostało. Może ten hak się odnowi zaraz. Porobię Gena w tym czasie. Aż się odnowi. Powiedz, że się uda.
Ja na styk! Dobra, to możemy... Możemy robić gena. Okej. Ole fuks! Ja pierdolę! To by się na poradnik przydało. Tylko, że tutaj nie fejkuję. Przepraszam, nie, że fejkuję, tylko że tutaj nie. Nie ten. To się udało, a nie powinno się udać. Nie wiem, czy on nie poszła za tą ściankę. No ale cóż. Nie poszła, to nie poszła. To już jest jej kwestia. No zazwyczaj wiesz, jak już. Jakby kopnęła i spierdzieliła. No to... A ja to temu muszę robić, a tu mi ktoś totem zrobił. Dobra, chuj już z tym. Jak to się nazywa? Jakby w ogóle nie przeszukiwała, to spoko, ale ona przeszukiwała, ale nie zajrzała za ściankę. No wypierdala, idź robić innego gena, a nie tu stoisz jak kupek. Nie poszła za mną? Nie. Dobra. Może się uda. Ta intryga. Ta nie wiem, czemu nie poszła, kurde, gonić tego. No to lecz. Czemu nie poszła... Iść się gdzieś gonić w pizdu, a stała przy nas jak debil. Nie rozumiem tego. Ani nie miała tego lidera, czy jak to się tam nazywa. Tego nie robimy, ale to mogę. To bym zrobił. Mieli kolejny totem do zadania. Na plusik. Pyk. Dobra, mamy to. Puściła tam kruk. Ja pójdę w drugą stronę kierunku zrobionych silników ze względu na to, że może tam totem jakiś będzie. Jakiś totem. No nie mam niestety mapy ani umiejętności na totemy. Znaczy, jak nie mógłbym ich mieć w sensie tej umiejętności na totemy. Apteczka. A po co mi apteczka? A cześć. Polecieć cię? Nie polecieć cię. Ten. I tak bym za bardzo nie mógł mieć... Bo... No bo wybieram perki randomowo, nie? Kurwa, blisko jest. On się gania pewnie w głównym budynku. Goście. Nie ma to temu, nie ma. Dobra, idę dalej. Najwyżej ściągnę typiarza. Tu może być jakiś totem? Niekoniecznie. Może w tych ruinach tutaj. O, jest. Bardzo dobrze. Dobra, dwa zrobione, to będziemy mieli już połowę zadania. Jeszcze 10. Spierdalaj! Idziemy ściągnąć, fajo jedna. Nie będziesz mi machać tutaj, żeby silnik robić. Ściągać. Bo widzę, że ta Ada Wong to tak... Oho. Paleta. Ała. Kurwa! Myślałem, że ona się wróciła, bo tak sfejkowała, tak mi się wydaje. No chuj z tym, no trudno.
tam jakiś macha, kurwa, głupoty robi. Nie lubię takich surfów, bo nie wiadomo, o co im chodzi. W ogóle ten, żeby było śmieszniej, to Adam Łąk to jest Polak. Żeby było jeszcze ciekawiej. No pewnie, znaczy jak to była Mikaela, to pewnie jej chodziło o to, żeby nie niszczyć totemu, bo ten... Bo jak to się nazywa? No bo ona może zrobić boom totema z niego. Ale no, z drugiej strony... ja potrzebuję niszczyć totemy akurat, więc to jest jeszcze inna kwestia. Więc no... Są ważne rzeczy i ważniejsze. Czemu ona tu idzie? O, tam se zrobiła, no widzisz. Ale chwila! Bo tutaj ten totem, co ona tutaj zrobiła tego, to jest teraz wolny pewnie. Haha, trzeci! Co prawda tracimy szansę na kolejne boom totemy, ale... Trudno. Trudno. No ja są rzeczy, mówię jak mówię. Rzeczy są ważne i ważniejsze, a totem nie może się zmarnować, zwłaszcza jak ma się zadanie na totemy. O! Tu ktoś klątwę zniszczył. No! A tu dodatkowo ktoś klątwę zniszczył, więc chyba wszystkie totemy poszły, nie? Bo ja trzy zrobiłem. O kurwa! Poszła za mną? Ta. Palety? Halo? A! Pójdzie za mną pewnie. No jasne, że za mną. Ada Srong. Ty, kurwa! Rób coś, cholero jasna! Bo co ona robi, kurwa? No powiesi mnie, no kurwa, co ma mnie nie powiesić? Nie powiesi mnie. Powiesi. Myślałem, że mnie nie powiesi. Dostała paletą od Ady Łąki i stwierdziła, że to pierdoli. No niestety, no, tak wyszło. A, bo się niszczy hak. Ona tu idzie. Ona tam... Dawaj tu. Nie wiem, myślałem, że do mnie idzie, ale nie szła do mnie. Chyba za kimś goniła. Tylko, że jak zrobimy tego gena, co tutaj jest... To... Będą trzy geny w jednym miejscu. Ada... Wypierdalaj Ada Łąk ode mnie, może co? Nie ma jej tu. Myk. No ja muszę teraz się kitrać, bo kurde, przecież mam... Jest dyntkę teraz. A raczej jej tu nie wymanewruję bez widzenia palet. Bo ja tu palet nie widzę. To przyzwyczajeni tak do tego perka, że nie sprawdzam. A nie, jest jeszcze jeden tutaj. Nie wiem, co tu tam wybucha. Kopię.
Ale my tutaj chcemy... Trzeba by było, kurwa, ją ściągnąć. Tak coś czuję. Dobra. O dobra, tam już ściągnięta została. I mam wszystkie geny w jednym miejscu pewnie. Na 100%, bo te wszystkie są tutaj blisko. O, tu jest, dobra. Jak to mnie trafiło? Jakim cudem mnie te kruki trafiły, jak one leciały w ogóle o 90 stopni w inną stronę? Czy to były inne, których nie zauważyłem? No, też tak mogło być, to nie... A, bo za każdy zniszczony totem... Ona może stawiać totemy? O kurwa, ale beka. Jej się stawiają totemy chyba. Ale jaja! Tam jest, chuj jej w dupę. Jej się stawiają totemy. Ja idę dalej robić totemy, wyjebane. Tam gdzie były. Ale jaja! To jest niesamowite, powiem wam. Znaczy zajebiste. Bo mogę robić kolejne, a to kolejne totemy. Gdzie tu był ten totem? Tu gdzieś był, nie? Czy nie? Nie, chyba tu był. W tych ruinach był. Tu był. Nie ma. Dobra, dupa. Jebać to. Trzeba by było tu tą bramkę jakąś otworzyć. Dobrze by było. Może jeszcze nam się uda uciec, ale beka. Albo... Albo na sam koniec padnę. Szukam jakiegoś tego, nie totemu, nie szukam totemu, szukam bramy, bo nie po... A, tu jest. I trochę tak uważam, żeby nie dostać przypadkowymi krukami. Tu jest brama, nie? Bra. O, jest tu. Dobra, spierdalamy. Hehe. Dobra, spierdalam z krukami. Udało się uciec, ale jaja. Ale jajca. Nie, no fajny mecz, kurde. W ogóle nie używałem perków. Znaczy, używałem tylko tego perka. Tego, co mi mówi, czy ten i ten. No to, że spadałem, to też... W sensie, że się niszczył hak, z którego schodziłem. To też teoretycznie używałem tego perka, bo mimowolnie się go używało. Ale beka z tym, że ten... Że się jeszcze udało uciec. No po prostu niesamowite. Dobra, ale następne losowanie dopiero w następnym odcinku, bo tu jak jest losowanie albo jakiś poradnik, to raczej... Znaczy, chociaż jeden poradnik był dwumeczowy, to wolę jednak jeden mecz robić. Ach, i tak po dwa odcinki jakoś, tak? No tak jakoś mi wyszło, że tak jest spoko. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i widzimy się w następnym randomowym... perkowo meczyku. Właściwie odcinku. I meczyku też. Hello, Levens!